Przed nami 1 listopada, czyli Święto Wszystkich Świętych. Zbliża się ono nieuchronnie, no a wraz z nim różne inicjatywy, które mają na celu zabezpieczenie naszych dóbr, naszego dziedzictwa, które znajduje się również na cmentarzach, w tym na tym starym cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej, na którym obecnie się znajdujemy. W ubiegłym roku kwestowaliśmy na renowację nagrobków sióstr franciszkanek. Przed nami jest jeszcze mnóstwo nagrobków sióstr i oczywiście była tutaj niespodzianka podczas tej renowacji. Tak, rzeczywiście, podczas tej renowacji, bo to jest praca wykonana właśnie za pieniądze nazbierane w czasie kwesty 1 listopada ubiegłego roku, dzięki ofiarności mieszkanek i mieszkańców. W czasie renowacji tego nagrobka pan Rafał Rzeźniczek, który zajmował się renowacją, natknął się na dwie kolejne płyty nagrobne, pojedyncze sióstr franciszkanek, bo ta kwatera urządzona jest w taki sposób, że jest ten jeden duży ogólny krzyż, Pax et Bonum, czyli pokój i dobro, tu spoczywają siostry franciszkanki. Do tej pory myśleliśmy, że jest tu tyle pochówków, ile widać było tych tablic nagrobnych, ale właśnie w czasie renowacji odnalazły się jeszcze dwie kolejne. I to jest też jeden z celów, który będziemy kontynuować, bo udało nam się zrobić ten krzyż główny, ale ta kwesta pozwoliła nam na zgromadzenie około 17 tysięcy. My to dokładne rozliczenie oczywiście pokażemy. Natomiast prawie całą tę kwotę zabrała renowacja. To niestety musimy sobie zdawać z tego sprawę, że konserwacje zabytkowych obiektów są niezwykle drogie i konserwacja tego jednego krzyża kosztowała prawie 16 tysięcy. Reszta to będzie właśnie ta tablica pamiątkowa, więc zbieramy dalej na siostry franciszkanki, bo chcielibyśmy, żeby każdy ten jeden poszczególny grobik, który kryje jakieś imię zakonne, siostra Margareta, siostra Matylda i tak dalej, żeby on też został przywrócony do świetności, żeby można było te imiona sióstr odczytać. Jesteśmy przy kolejnym nagrobku, który z funduszy zbieranych w ubiegłorocznej kweście jest właśnie w trakcie renowacji. To jest nagrobek opolskiego malarza Józefa Jakisza. Był to malarz, który urodził się w Opolu, później wyjechał, jeździł po Europie, wykształcił się, ale wrócił do Opola, co ważne, i w Opolu do końca życia mieszkał i pracował. Malował głównie dla kościołów i dla możnych rodzin, więc to jest też przyczyna tego, że jego obrazów zachowało się do dzisiaj stosunkowo niewiele, ale to ważna postać opolskiego XIX-wiecznego świata artystycznego. I rzeczywiście myśmy w zeszłym roku ogłaszali, że na ten nagrobek także będziemy zbierać, ale szczęśliwie udało się pozyskać pieniądze na tę renowację dość kosztowną w inny sposób. Miastu udało się pozyskać fundusze europejskie na właśnie tą renowację. Nagrobek ma być skończony do 16 grudnia. Natomiast my jako zakład komunalny wygospodarowaliśmy pieniądze na dokumentację. Niezwykle klimatyczny cmentarz przy ulicy Wrocławskiej jest pełen, można by powiedzieć, duchów, ale nie tylko, bo jednak nadal niektórzy mieszkańcy Opola mają tutaj swoich bliskich. Pani przychodzi tutaj od lat na grób swojej siostry. Na grób swojej siostry, która zmarła, jak była malutkim dzieckiem. Jest to miejsce szalenie mi bliskie, a poza tym jest to miejsce szalenie klimatyczne, pełne nagrobków zapomnianych właściwie, a przepięknych. Warto kontynuować prace renowacyjne, które wiem, że się zaczęły, bo na tamtych wszystkich świętych 1 listopada była kwesta, były zbierane pieniążki, także warto cmentarz odnowić, warto dbać o cmentarz, dlatego że jest to cmentarz żywy. Bardzo lubię chodzić tam pod murem. Nagrobki są niezwykłe. Nie wiem, kto tam leży, ale moja mama świętej pamięci uwielbiała jeden nagrobek, w którym jest kobieta i spływają róże. Zabytkowe cmentarze mają wyjątkowy klimat i niezwykłą duszę. Takich nagrobków, jak znajdują się właśnie na starych cmentarzach, często w dzisiejszych czasach już się nie stawia. I tu jest taki przykład, będzie kwesta na rzecz tego nagrobka, renowacji tego nagrobka. Tak, chcielibyśmy zacząć zbierać na ten nagrobek, bo szczerze mówiąc nie spodziewamy się, że zbierzemy całą sumę. To jest, jak widać, spory okazały nagrobek i od tego niestety uzależniona też jest cena. Ale jest to nagrobek, myślę, bardzo ważnych osób dla Opola. Myślę,
że wiele osób, którzy mieszkają w Opolu, którzy interesują się trochę historią naszego miasta, słyszeli o hotelu Forms przy ulicy Krakowskiej. On stał mniej więcej przed Filharmonią, w tym miejscu, gdzie jest fontanna w tej chwili. Natomiast to, co jest obecnie Filharmonią, to jest wielokrotnie przebudowywana sala koncertowa właśnie tego hotelu. Jedyna pozostałość po tym hotelu. I właścicielem tego hotelu był Johann Form, stąd ta nazwa, Forms Hotel, i jego żona Auguste. Także szczęśliwie ten nagrobek się zachował. Muszę powiedzieć, że to chyba w kategoriach cudu należy rozpatrywać, jeśli patrzymy na to, ile nagrobków się tutaj nie zachowało ważnych Opolan i Opolanek. Więc to będzie właśnie jakby nowy cel zbiórki, z tym, że no tak jak mówię, to będzie wymagało naprawdę sporych funduszy. No i tutaj chcemy się zwrócić do Państwa już jakby z taką informacją, że wszyscy, którzy chcieliby kwestować, muszą ze sobą zabrać gotówkę. Tak, myśmy się spotkali z tym problemem w zeszłym roku w czasie pierwszej kwesty, że bardzo wiele osób chciało nam coś wrzucić do puszki, ale niestety nie mieli przy sobie gotówki, no bo wiadomo, że w tej chwili gotówki raczej nie nosimy. Pytali o terminale, pytali o numery konta. My jesteśmy społecznym komitetem, który nie ma konta i przeprowadza raz w roku społecznymi siłami zbiórkę gotówki. I dlatego bardzo, bardzo prosimy, jeśli chcecie Państwo wesprzeć naszą kwestę w tym roku, a kwesta będzie tak jak w zeszłym roku, 1 listopada. Myślę, że będziemy w tym roku już chyba od godziny 9 rano. Ale uwaga, jesteśmy głównie na półwsi na cmentarzu. Tutaj też będą osoby, ale tylko przez kilka godzin. Bardzo prosimy o zabieranie ze sobą jak największej ilości gotówki.